Jezus, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Rise of the Tomb Raider. Wracamy sobie do gry i lecimy do Akropolu, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku. Tak? Takie jest moje zadanie. Podążaj ścieżką wieży. No dobra. To jest wieża, oni to nazywają Akropolem. Niech im będzie, jak sobie zamarzą, tak? Jak ja mam się tam dostać? Okej. Znajdź wejście do grobowca w pobliżu, tak? A tu jest grobowiec. Nie zgadnę, zobaczę go stąd. Tam jest. Tam jest. Szczerze powiedziawszy, zważając na fakt, że my tutaj jesteśmy, czemu by nie? Zwłaszcza dlatego, że te grobowce są całkiem fajne. Nawet bardzo fajne. Więc dlaczego by się nie przejść, tak? Nie możesz zebrać muchomora. Tu jest skrzynka. Survivalowa. Osobiście wolałabym z jakimś artefaktem, ale dobrze, ale dobrze. To też nam się przyda, tak? To też nie jest coś, co ominę, powiem niech. Nie podoba mi się. Tamtą stronę jest. Nie wiem, co jest. Zobaczmy sobie tutaj, czy coś jest. Coś mi się świeci, mogę tam wejść? Nie. To chodźmy dalej. Powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda, tak? Naprawdę, akurat. Powiem wam, że o ile w poprzedniej części te grobowce to były takie, no że się wchodziło, się tam niby jakieś zadanie. Oj, oj! Się tam niby jakieś zadanie opcjonalne wykonywało. Zostając życie, tam jest wyjście. Czy musimy iść tam? Powinnam się też cofnąć do handlarza po ten karabinek, który mi przyspiesza przesuwanie się. O proszę. Ale wracając do mojej myśli, w poprzedniej części te grobowce, hucznie nazwane. Wow. Jakiś grobowiec. Jakiś. No w sumie jako. Dla archeologa za 3 centy, który niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze, to jest to jakiś grobowiec. Interesujący. Poukładane. Ej, artefakt! Otwórz mi to! Koszyk ze srebra. Początkowo służył z pewnością do celów dekoracyjnych, ale później był używany do noszenia zboża. Okej. Okay. No cóż, rzeczy tracą na wartości. Zwłaszcza kiedy dużo wartościowsze jest jedzenie od srebra czy złota. Więc. Okej, tu mamy obóz. Zarąbiście. Niesamowite. Wow! No naprawdę, fakt faktem. To jest niezwykłe. Usiądźmy przy ognisku, ciekawe, czy ona coś powie. Nie, nie ma nic do powiedzenia. Dobra. A poczekajcie chwilę. Najpierw zobaczmy w ekwipunku. Czy ja ci mogę zrobić. Nie, brakuje mi skóry. Dobra, broni nie potrzebuję, więc sobie to odpuścimy. Natomiast jeśli chodzi o broń, mogę. Co to jest? Aha, ten. Szept. A tutaj mamy ten pistolet ciężki. A, Desert Eagle będzie mieć klasyczną broń Lary Croft, oczywiście. Tutaj mamy karabiny, tutaj co mamy? Karabin powtarzalny.
Aha, czyli ten, że strzela pojedynczo. No dobra, nie przeszkadza mi to. I mamy strzelbę powtarzalną. Co ty tu masz? Szybostrzelność i szybostrzelność. Tylko tyle. A w broni co możemy? Szybostrzelność. W sumie to ja wolę strzelać z pistoletu. Nie jestem wielkim fanem karabinów. Kurde. Nie to. Nie jestem wielkim fanem karabinów. Sprawdźmy, co my tu mamy. Zwiększa ilość amunicji. Zadań położenia w pobliżu przyrzucił Instytut Przetrwania. Surowców. Cena naturalnego. Możliwość zdobycia dodatkowych. Cel śmiertelnych trafień w głowę. Nowoczesne wystrzelenie dwóch strzałów w kierunku dwóch niezależnych, namierzonych celów. Dobra, myślę, że wezmę sobie to, bo będę chciała sobie wkrótce popolować trochę. Wytwarzanie przedmiotu do rzucenia oraz amunicji w drodze. Zostawianie przy ciałach wrogów pułapek, które po zbliżeniu się przeciwnika uwalniają chmurę śmiertelnego trującego gazu. A, czyli te szrapnele, tak to się nazywają, tak? Mam nadzieję, że wy czytacie opisy, bo mi się nie chce ich wszystkich czytać na głos. Obcuszenie. Okej. Okay. Rażenia wybuchu. Szkolenie przedmiotów związanych z. Okej, okay, a tutaj mam tylko to jedną rzecz. Obezwładnienie nieopancerzonych wrogów. Mam pan jeszcze trzy umiejętności. A, jeszcze trzy umiejętności. Jeszcze trzy poziomy muszę zdobyć, żeby odblokować trzeci poziom. Tak. Dobra. W takim razie teraz mistrz znajomości terenu. Mistrzowska znajomość terenu, przepraszam bardzo. Ponieważ będę chciała sobie trochę popolować. Nie w tą stronę. Idziemy w tą stronę. Bawimy się tutaj teraz w... Bawimy się tutaj teraz w... Wow. Chcemy odkryć tajemnicę grobowca, tak? Mogę użyć drugiej szpuli, by przyciągnąć tratwę bliżej wyspy. Okej, spoko, nie ma sprawy. Znaczy, ogarnęłam, tylko chciałam się tutaj rozejrzeć, czy nie mam tutaj gdzieś... Kurde, jakie to jest piękne! Nie pistolet, tylko to! Moja droga! Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z tego, co widzę. Oj. Bo nas nurt zeciągnie. A, tu są skały. Dobra, tu się nie ma co martwić. Z tego, co widzę... Ej, proszę mi się tutaj nie ten, tak? Wciągniesz mnie, czy mnie nie wciągniesz? Z tego co widzę, to tak średnio na wieżę ci to idzie. Na razie to mnie zabić gra próbuje. Jak ja stoję na tej łódce. Hej, nie wywaliło w kosmos, to się aż tyle. Aha, i ona się tutaj teraz będzie wracać. No dobra. Załóżmy, że w taki sposób Moment działają dla prądy przewodnika. morskie. Może w pobliżu jest jeszcze jedna tratwa. Miejmy nadzieję. Zbierz mi ten, mogłabyś. Dziękuję. Jesteśmy wprawdzie daleko od domu, ale nie staliśmy się przecież barbarzyńcami. Gdy nasi bliscy odchodzą, a w ostatnim czasie odeszło ich zbyt wielu, okazujemy im należny szacunek.
Kiedy nie mieliśmy jeszcze winnic i nie wyrabialiśmy wina, obmywaliśmy zmarłych wodą z jeziora. Kiedy brakowało nam krosien, nie mogliśmy tkać całunów, owijaliśmy tych, którzy odeszli w skóry. Zabraliśmy z sobą trochę monet, ale teraz bijemy własne, by umożliwić naszym zmarłym opłacenie przejścia na tamten świat. Żałuję tylko, że musieliśmy zapłacić za to wszystko tak wysoką cenę. Musiał być jakiś poprzedni dziennik naczelnego kapłana przygotowali ciała, aby pochować je w tych komnatach. Tak. Jakiś poprzedni przywódca wszystkich ludzi. Czy my mamy to urwać? Nie, to się zerwie. Więc na pewno nie tak. Jak wskoczę do wody, to podejrzewam, że mnie ściągnie prąd. Ja nic nie będę w stanie z tym zrobić. O, proszę, proszę bardzo. I to się nazywa... mieć wyczucie, tak? Musimy ściągnąć tą tratwę. Na tamtej tratwie jest korba. Ty! Aha, czyli jeżeli będąc na statku z Larą... to nas woda ściągnie! Szlak by go kurywa! A ja się stąd nie dostanę gdzieś tam, tak? Nie. Zmiecie mnie woda. Dobra, niech im będzie w ten sposób. Szlak, szlak, szlak! Kurwa. Ja wam mówiłam, że ja nie mam cela, więc... mówiłam to od dawna. Poczekajmy tutaj. Już w tym momencie to... Ani mi się właśnie kurwa wasz. Kurwa. No i świetnie. Nie ma spraw... ja tutaj mogę ginąć 30 razy, ja to kurwa zrobię, żebyś kurwa wiedział. Wystrzelę 40 tysięcy strzał... przecież mnie zaraz szlak trawi. Na chuj ja ciągnę tę łódkę? Jak ja mam się bawić tą łódką? O cię w chuj. Wejdziesz? Nie wejdziesz. A, niech ci zerwie.
Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem spróbujmy trafić w tą łódkę, tak? Kurwa. No i mnie ściągnie, tak? Ja pierdolę. Trzy kurwa minuty, czy ile czasu ja próbuję spędzić na ten jeden moment? Trzeba czekać, dopóki się lina nie zerwie, tak? Bo nie można kurwa przyczepić dwóch lin. No przecież jak to tak? Kurwa. Chuj! Tupę ja pierdolę. Nie wiem, jest jakiś inny sposób, żeby to zrobić? Jakiś sposób, którego ja nie ogarniam? Bo jak my to tak przyciągniemy, no nie da się, tak? A jakbym zrobiła tak, żebym to pociągnęła w tym momencie, wyciągnie ją, tak? Dobra. W tym momencie ją zostawmy, niech sobie popłynie tam. I ściągniemy tą łódkę, tak? Tak. W tym momencie spróbujemy się tą łódką dostać tam. Ale ty mi nie odpływaj, co? Kurwa. Chuj w dupę ja pierdolę. Po prostu mam ochotę komuś przypierdolić to tak konkretnie. Nie może w tym miejscu. Zakończę odcinek, będę się próbować z tym pierdolonym łódką. Zaczynam się denerwować, tak konkretnie zaczynam się denerwować. Tamtego nie przyczepię, mam tylko możliwość przyczepienia tego wszystkiego w cholerę tutaj. Okej, ostatnia próba na odcinku, jeżeli mi się tym razem nie uda, ja to próbuję robić poza odcinkiem i wrócę do was, jak będę tam. Bo tutaj to mnie szlak jasny trafi. Kurwa, masz. Aha, dobra. No to próbujemy między odcinkami. Boże, ja tam mam wskoczyć i stamtąd spróbować. No dobra, zobaczmy, ale spróbuję sama, zobaczymy jak mi to wyjdzie. W tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jest trochę krótszy, ponieważ mnie to wkurwia. Ale tak, zobaczymy sobie. Spróbujemy tam dotrzeć. Na pewno tam kurwa dotrę i znajdę wszystko, co tam jest. Ale to w następnym odcinku. Na razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.